Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max Time. Ja jestem Max, zapraszam Was na kolejny odcinek komentatora na moim kanale. W dzisiejszym odcinku krótki filmik z informacją właśnie, co się dzieje z grą Ubot, o której tak głośno, tym bardziej na moim kanale. I już zawsze to mówiłem, że ta gra się pojawi na moim kanale i z pewnością tak będzie już od 30 kwietnia. Po 30 kwietnia jest możliwość zakupienia wczesnego dostępu, ale tak zwany Early Access na Steamie. Cena tej gry mniej więcej, cena rynkowa to w granicach 90-100 zł, natomiast my możemy dostać tą grę już za 79 zł. Znalazłem najlepszą ofertę 3.pl. Już Wam dokładnie pokazuję. Bardzo proszę. Wczesny dostęp, wersja polska, 79,59 groszy. Co ważne, znaczy najważniejsze, jeżeli tą grę zakupimy, bo jest ona w wersji również pudełkowej, co się praktycznie chyba jeszcze nie zdarzyło, żeby wczesny dostęp był również możliwość zakupu w wersji pudełkowej, dostaniemy normalne pudełeczko z grą i nie tylko. Będą również niespodzianki dla graczy, takie na przykład jak drukowaną, stylizowaną książeczkę z sylwetkami różnych okrętów, dwustronny plakat z przekrojem naszego okrętu, mini dokument wideo, ubot, rysunek historyczny i cyfrową ścieżkę dźwiękową. To dostaniemy w wersji pudełkowej, którą ja już oczywiście zamówiłem, bo jakby to mogło się nie wydarzyć, tym bardziej, że ja tyle mówiłem o tej grze i tak się nią podniecałem, zachwalałem, a więc jak najbardziej ją wypróbuję i sprawdzę. Oczywiście to wszystko będzie na moim kanale, będziecie sobie mogli zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Żałuję bardzo, że się nie ma możliwości streamowania, ale jakoś to poradzimy, jakoś to mam nadzieję, że się wszystko ładnie poukłada i zobaczymy razem, jak to mniej więcej wygląda. Na Steamie jeszcze taka jest informacja, że z Early Accessu Playway chce wyjść do 2020 roku. Zobaczymy, czy to im się uda. Ja ogólnie nie jestem absolutnie za zakupem wczesnych dostępów gier, bo może dlatego, że ja jestem już troszeczkę starszej daty i troszeczkę mam inne nawyki, jeżeli chodzi o zakupy gier. Ja lubię kupować gry, które są skończone. Wiadomo, jakie są teraz czasy, praktycznie żadna gra nie jest skończona. Zawsze po jakiejś premierze następuje wysyp patchy, łatają tą grę, kurwa, to na chuj ją wydawać, jeżeli trzeba ją łatać, to ja nie mam pojęcia. No ale dobra, no takie są czasy, jakie są, każdy się spieszy, każdy chce gry wypuszczać, zarabiać kasiorę i tyle, no i tak to mniej więcej jest. Natomiast to wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas, słuchajcie, jak to będziemy do tego podchodzić, czy będziemy kupować, czy nie. A więc tutaj już zostawiam to wszystko w waszej gestii. Oczywiście są gry, które wiemy doskonale, że nie są do końca ukończone, ale są gry, które kochamy, lubimy i takie kupimy. Ja mam też takie również swoje gry, takie serie mam, jak na przykład Assassin's Creed czy Total War i tutaj w ciemno walę i kupuję. Tak mniej więcej to u mnie wygląda. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, jeżeli chodzi właśnie o tą grę Ubot, to myślę sobie, że wcale nie są takie duże. Intel Core i3, zegar 3,1 GHz lub też AMD Phenom 2X3 2,8, RAMu 6, karta graficzna GTX 560, 20 giga miejsca na twardym dysku. A więc tak naprawdę każdy będzie mógł w tą grę spokojnie sobie zagrać. Bardzo mi ona interesuje i bardzo chętnie już bym chciał ją odpalić. Chciałbym zobaczyć, jak mniej więcej zareaguję ja osobiście na tą grę, czy będzie to mniej więcej taka sama wkręta, jak było to w przypadku Silent Huntera, czy też tej wkręty nie będzie. No liczę, naprawdę liczę na Playway i na Deepwater Studio, że sobie poradzą i jakoś to wszystko będzie wyglądało i w miarę to będzie grywalne. Jeżeli chodzi o Early Access, a więc wczesny dostęp, co w ogóle dostaniemy? Bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne pytanie. Na Steamie tutaj jest taka informacja. O, gra jest obecnie w pełni grywalna, została ona przetestowana już przez 6 miesięcy przez kilkuset naszych wielbicieli z Kickstartera i trwało to przez 4 lata.
Kampania nie jest obecnie zakończona, ale istnieje wiele misji pobocznych, tak zwanych piaskownic, a więc tutaj każdy będzie mógł sobie, oczywiście będziemy mogli wypłynąć na otwarte morza, oceany, kurwa, i popływać sobie i zatapiać okręty. I co tu jeszcze? Pełna kampania fabularna obejmująca, znaczy jakie są plany podczas tego wczesnego dostępu. Będą pracować nad pełną kampanią fabularną obejmującą cały okres II wojny światowej, nowe typy statków i samolotów, obsługa modowania, no i ogólne takie spolszczenie tej gry. Oczywiście wczesny dostęp będzie również spolszczony, to jest też bardzo ważne dla polskich graczy, którzy również chcieliby w tą grę sobie pograć. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że tutaj chyba raczej problemów z tym żadnych nie będzie, bo ogólnie informacja na Steamie jest, że tutaj interfejsy i napisy są właśnie w języku polskim, natomiast dubbing, dialogi, głos oryginalny w języku niemieckim, co oczywiście jest jak najbardziej na plus. Nie wyobrażam sobie grać Niemcami podczas II wojny światowej, gdyby na przykład gadali po angielsku. To jest w ogóle jakiś bezsens. Tak samo jak w metrze wygadali po angielsku, to też jest jakiś bezsens, prawda? Są pewne gry, gdzie faktycznie fajnie jest, gdy to wszystko jest utrzymane, ten klimat jest utrzymany, nawet z tymi właśnie dialogami ojczystymi, jak gramy właśnie na przykład II wojnę światową Niemcami, fajnie jak wszyscy będą mówić w języku niemieckim, oczywiście tłumaczone na język polski, jeżeli chodzi o same napisy. To jest najważniejsze. Dobra, to by chyba było na tyle. W tym moim krótkim komentarzu, zaraz na sam koniec zobaczycie taki trailer, albo może sobie teraz go zobaczmy. Sami widzieliście trailer, jak wam się podoba. Oczywiście wiadomo, no trailery zawsze są wypuszczane, żeby to jak najlepiej wyglądało, natomiast jeżeli chodzi o to, jak wygląda naprawdę, to już czasami jest tak, że trailer w ogóle się jakoś nie ząbkuje z tym produktem finalnym, więc ja już się nauczyłem, że na trailery się absolutnie nie patrzy, na gameplaye od właśnie producentów, wydawców też za bardzo się nie patrzy, zawsze staram się patrzeć z przymrużeniem oka i się za bardzo nie podniecać tymi wszystkimi wodotryskami, jakie tam z tego monitora się, które z tego monitora wychodzą, bo zawsze uważam, że to jest właśnie, wiadomo, to jest marketing, to jest kasa. I tak naprawdę trzeba pokazać, zaprezentować swój produkt jak najlepiej, żeby po prostu klient go kupił. Jak go kupimy, no to wtedy szansa, że go oddamy, jest naprawdę znikoma, praktycznie minimalna. No, a więc tak to mniej więcej wygląda, ale sam trailer ogólnie jak najbardziej pozytywnie i na plus. Ja muszę wam powiedzieć, że ciężko jest znaleźć jakiekolwiek informacje na temat Ubota, bo to jest, że tak powiem, zastrzeżone. Nawet osoby, które mają już tą grę, bo tutaj jakoś uczestniczyli podczas produkcji, właśnie płacąc na Kickstarterze, oni już sobie w tą grę grają i tak naprawdę była blokada na jakiekolwiek recenzje, filmiki z tejże gry. Natomiast na internecie można wyszukać, znaczy na tych zagranicznych stronach, właśnie informacje mówiące o tym, no, że to jeszcze nie jest to, co być powinno. I tutaj też trzeba z przymrużeniem oka na wczesny dostęp spojrzeć troszeczkę i
uspokoić emocje i wymagania, bo to jest właśnie wczesny dostęp, słuchajcie, to nie jest, że to jest produkt finalny, a więc dlatego ja całkowicie unikam wczesnych dostępów, ale mówię, to będzie pierwszy taki przypadek, gdzie faktycznie ten wczesny dostęp już został zakupiony, żeby grę po prostu sprawdzić i zobaczyć. Znaczy dla mnie najważniejsze, słuchajcie, jest to, żeby w tej grze była, znaczy jestem ciekawy, jak oni to zrobili, jaki będzie model właśnie prowadzenia tego okrętu, czy on będzie jakiś taki właśnie łatwy, prosty i przyjemny, czy też będzie możliwość ustawienia takiego lekkiego survivalu, a więc, że to trzeba naprawdę troszeczkę się skupić i pomęczyć, żeby tym okrętem dowodzić. I to mnie tak naprawdę najbardziej zastanawia. No i też są informacje, że jest bardzo dużo bugów, które powodują, że się traci tę przyjemność z tej gry, ale myślę, że tutaj Playway i Deep Water Studio będą na bieżąco łatać te wszystkie problemy. Zobaczymy, jak to będzie. I ja serdecznie Wam dziękuję, zapraszam Was na mój kanał. Już od 1 maja mam taką nadzieję, nie obiecuję, ale mam taką nadzieję, że już będą pierwsze filmiki pokazujące rozgrywkę z tej gry, więc jeżeli się wstrzymujecie zakupem, to trudno, ale Was rozumiem. Natomiast możecie sobie właśnie wejść na mój kanał, zobaczyć, jak ta gra się prezentuje. Oczywiście unboxing, jak to mniej więcej ta wersja pudełkowa wygląda, czy warto ją kupić. No i tyle. I będziemy się bawić. Zobaczymy, jak długo, zobaczymy, czy jak fajnie. No i tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia i pozdrawiam. Pa, pa.